Czy to nie zaskoczony ja jestem? Znaczy zaskoczony jestem jakby brakiem chęci zrozumienia rzeczywistości, w której jesteśmy, bo oczekiwanie, że system wywozu śmieci w mieście jest rozsądny, no to odpowiedź na ten temat jest prosta. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uchylił całą ustawę w tym zakresie, czy podstawę tej zasady, no więc zmiennych jest mnóstwo. Zaproponowałem rozwiązanie bezpieczne dla miasta. Radni podjęli decyzję, że chcą trochę dalej. To trochę, czyli ta złotówka, to jest prawie 1 000 000 zł w budżecie. Chciałem powiedzieć, że to jest kwota porównywalna, a nawet większa niż rocznie przeznaczana na remonty szkół. I oczywiście, o ile sprawa się uda i pieniądze będą wpływały większe, no to nie ma problemu, ale jakby się nie udała, to będziemy stali przed problemem, z czego pokryć inne wydatki. Przy odrobinie wysiłku pracowników Urzędu Miasta i Prezydenta taka zmiana, taka obniżka jest możliwa bez niebezpieczeństwa konieczności finansowania zbiórki z budżetu miasta. I jeśli urząd nie dopełni staranności w tym zakresie, no, będziemy musieli dofinansować to z budżetu miasta. My mieliśmy ustalenia z prezydentem odnośnie właśnie tego zabezpieczenia, żeby nie było żadnych problemów budżetowych. Niestety nasz kolega się wyłamał, Krzysztof Kroczak, co skutkowało tym, że jeżeli klub by zagłosował przeciwko po prostu temu projektowi, mieszkańcy nie mieliby obniżek cen, na czym nam też zależało, dlatego podnieśliśmy to ryzyko. Nie ukrywam, że w poniedziałek złożę wniosek o usunięcie Krzysztofa z naszego klubu z racji tego, że złamał dyscyplinę klubową. Krzysztof mówił, że nie było tej dyscypliny i że tuż przed głosowaniem pan podszedł do niego i powiedział mu, jeżeli tak zagłosujesz tak, no to... Dzisiaj była dyscyplina rano na klubie, poddałem pod głosowanie najpierw, czy większość godzi się na dyscyplinę, większość osób zagłosowała za dzisiejszą dyscypliną. Następnym moim wnioskiem było przegłosowanie dyscypliny, również większość była za dyscypliną głosowania, więc to są rzeczy nieprawdziwe, co opowiadał Krzysztof, więc można spytać się pozostałych członków. Ubolewam na tym, że nasz kolega próbuje po prostu grać, co widać często na sesji przechodzących. Chodzi na drugą stronę stołu, konsultuje się z opozycją, zamiast konsultować się z prezydentem i z nami. Widocznie prowadzi swoją jakąś grę polityczną. Klub jest u mnie, że tak powiem, jeśli patrzę na hierarchię, trochę niżej niż mieszkańcy Jeleniej Góry. Także dla mnie ważniejsi są mieszkańcy Jeleniej Góry. Oni i mam służyć. W tym wszystkim całym, że tak powiem, co tu się na sali, że tak powiem, mówiło. No to racja jest, że tak powiem, w tym, że mamy tak bałagan, że tak powiem, w systemie, że ta złotówka to jeszcze nawet jest na zakładkę. Także nawet jak przeszedł ten wniosek 15 i 25, to tam jeszcze złotóweczkę mamy na pewno na zakładkę. A z drugiej strony powiem jeszcze inaczej. A system działa kasowo, a nie memoriałowo. W związku z tym, że tak powiem, ci co płacą, płacą za tych co nie płacą, a że tak powiem Wydział Gospodarki Odpadami nie potrafi sobie, że tak powiem, dać rady z tymi, co nie złożyli deklaracje, co, że tak powiem, nie płacą i niby tych środków tam brakuje. Ich tam nie ma. Jakby było memoriałowo, to po prostu każdy mieszkaniec powinien, że tak powiem, złożyć deklarację, to jest raz, a drugi raz wnieść opłatę, bo ja nie rozumiem czegoś takiego, żeby uczciwy mieszkaniec Jeleniej Góry miał płacić za tych, co nie płacą, bo system nie działa. No ale wylecieć z klubu za złotówkę, straci pan wpływ na te najważniejsze rzeczy w mieście, no przynajmniej będzie pan miał taki jak szeregowy radny, nie członek rządzącego klubu. Znaczy, bo powiem inaczej, w klubie już dawno są takie różne, że tak powiem, utarczki, jakieś tam spółdzielnie, jakieś, że tak powiem, powiem to nazwę tak jak tam jest, układy, układziki. A ja nie wszedłem tam do tego klubu, żeby wchodzić w jakieś układziki, tylko żeby pracować dla dobra tego miasta, dla dobra tych mieszkańców. W związku z tym to, że mnie usuną z klubu, pewnie nie będę miał mniejszego wpływu, bo mandatu radnego jeszcze na razie, że tak powiem, nie tracę. W dzisiejszym głosowaniu pokazałem, że tym jednym głosem można, że tak powiem, przechylić szalę. Także uważam, że tak powiem, że nic nie straciłem. Czy radny, przewodniczący klubu radnych podszedł do pana tuż przed głosowaniem, tak jak pan mówił, i zagroził panu? Tak, zagroził, że tak powiem, że postawi wniosek, jeśli nie, że tak powiem, nie dotrzymam dyscypliny, to złoży wniosek w poniedziałek o wykluczenie mnie z klubu. Powiem więcej, że tak powiem. No, w klubie nie było jednomyślności, nawet pomijając mnie, co do dyscypliny.
Ja byłem oczywiście za tym, ja stawiałem wniosek, żeby zdjąć to z sesji, żeby popracować nad tym, żeby w końcu zobaczyć, jak tam, że tak powiem, jak tą stawkę można ustalić, bo ta stawka jest, że tak powiem, ustalona tak na kolanie. Myśmy 19 mieli sesję, na tej sesji prezydent Dzika, że tak powiem, przedstawiała informację, przedstawiała ją ustnie, inaczej, że tak powiem, z informacją ustną, inaczej z informacją, że tak powiem, literalnie na papierze. Wtedy można się, że tak powiem, skupić nad tym, można, że tak powiem, przeliczyć pewne, że tak powiem, rzeczy i z tego już wynikało, że system nie działa. Co się z panem stanie? Przejdzie pan do opozycji? Będzie pan... Nie, ja nie przychodzę do żadnej opozycji. Ja nie przychodzę do żadnej opozycji. Jestem w Platformie, jestem w zarządzie Platformy, także że to nie jest żadna opozycja. W tej chwili to, że tak powiem, inaczej powiem, to jest klub Platformy. To jest klub Platformy. Ja uważam, że władzą tego, nad tym klubem stoi, że tak powiem, zarząd Platformy. Zarząd Platformy. Ci ludzie, nie będący w składzie rady, ale którzy są, że tak powiem, w partii, którzy są mieszkańcami tego miasta i którzy, że tak powiem, powinni też współdecydować, albo inaczej, powinni mieć, że tak powiem, prawo decydowania, co się dzieje, że tak powiem, w klubie. A w klubie, że tak powiem, sprzyjanie tylko jednej myśli, że tak powiem, tego prezydenta, a nie innej.